Są takie odkrycia i wynalazki, które na zawsze rewolucjonizują cały świat i zmieniają zupełnie naszą rzeczywistość. Jednym z nich niewątpliwie było odkrycie, w jaki sposób wytwarzać i kontrolować elektryczność, w jaki sposób wykorzystywać ją do zasilania całej infrastruktury, z której dzisiaj korzysta nasza cywilizacja. Ciężko wyobrazić sobie świat bez elektryczności. Elektryczność jest generowana dzięki elektrowniom, które to z kolei zasilane są z różnego rodzaju źródeł. To mogą być paliwa kopalne, takie jak węgiel, takie jak ropa naftowa. To może być także energia słoneczna, ale może być i jest coraz częściej wykorzystywana również energia wodna. Cześć, tu Michel Leviathan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia unboxingu, w trakcie którego chciałbym wspólnie z Wami otworzyć dosyć ciężkie, wypchane po brzegi, głębokie pudło, w którym zamknięte są komponenty z grą, która znajduje się obecnie w pierwszej setce na rankingu Board Game Geek. W pudełku tym znajdziemy masę różnych komponentów, które pozwolą nam budować całą infrastrukturę pozwalającą na wytwarzanie energii elektrycznej. Grą, którą dzisiaj z Wami chciałbym otworzyć, jest Barrage. Barrage to gra wydana w 2019 roku przez Cranio Creations, a w Polsce ten tytuł nakazał się nakładem wydawnictwa Portal Games. Gra przeznaczona jest dla 1 do 4 graczy w wieku 14 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii wynosi od 60 do 120, no powiedzmy 180 minut. Autorami tego tytułu są Tommaso Battista i Simone Luciani, a więc dobra włoska szkoła. W Barrage wcielamy się w rolę przemysłowców, przedsiębiorców, którzy będą dążyć do rozbudowy swojej własnej sieci energetycznej poprzez budowę tam, a więc różnego rodzaju instalacji wodnych, poprzez budowę elektrowni, poprzez budowę kanałów, które pozwolą na generowanie elektryczności. Naszym zadaniem będzie takie posterowanie posiadanymi przez nas zasobami w postaci koparek, betoniarek, pieniędzy, ale i również inżynierów, ażeby zmaksymalizować osiągane przez nas następnie korzyści, polegające przede wszystkim na wytwarzaniu maksymalnie dużej liczby energii, pozwalającej na realizację kontraktów. Kontraktów prywatnych, ale i również rządowych. W trakcie rozgrywki każdy z graczy będzie miał do dyspozycji swój własny zestaw akcji, z których będzie mógł korzystać na swoim własnym kole obrotowym, gdzie alokując zasoby w postaci koparek oraz betoniarek, będzie można inicjować budowę nowych kanałów, nowych elektrowni. Będziemy także mogli ścigać się o dostęp do patentów, będziemy mogli ścigać się o dostęp do kontraktów już na mapie, czy też na planszy będącej częścią wspólną. Będziemy zabudowywać powolutku mapę przedstawiającą obszar Alp, gdzie woda spływać będzie z górskich źródeł, powolutku przekraczając kolejne poziomy, mijając kolejne tamy, mijając kolejne elektrownie, gdzie za każdym razem, gdy taka woda będzie przez nie przepływać, generowana będzie elektryczność. Barrage to gra, która spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, doczekała się rozszerzeń. Po dziś dzień, pomimo upływu już 5 lat od jej wydania, znajduje się w pierwszej setce w rankingu Board Game Geek. To najlepiej pokazuje, z jakim pozytywnym przyjęciem ta gra się spotkała i jak popularna jest w dalszym ciągu. Dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami otworzyć pudełko z komponentami tej gry, opowiedzieć pokrótce o tym, jak one wyglądają, a na końcu, jak zawsze, zaprosić Was do krótkiego podsumowania, w trakcie którego chciałbym podzielić się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami. Zapraszam. Poniżej pudełko z polskim wydaniem gry Barrage. Okładka dosyć charakterystyczna. Kiedy patrzymy na tę grę, to od razu wiemy, że to jest Barrage. Mało jest okładek, które przykuwają uwagę, ale jednocześnie jej nie przykuwają. Bo powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem okładkę do gry Barrage, to ona w ogóle nie przykuła mojej uwagi. Jedyna rzecz, która utkwiła mi w pamięci, to, że mamy faktycznie grę o takiej nazwie i że gdzieś tam na okładce mamy jakąś majestatyczną wieżę. Niewiele więcej. Ale w momencie, gdy
po raz kolejny zobaczyłem tę okładkę, to doskonale wiedziałem, z jaką grą mam do czynienia. Czyli mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Niby okładka nie przykuwa uwagi, a jednak pozostaje w pamięci. Przynajmniej jest to moje osobiste doświadczenie z tym konkretnym tytułem. Dobrze wyeksponowana informacja, że jest to polska edycja i oczywiście świetnie widoczne logo Portal Games. Po drugiej stronie tego ciężkiego pudła mamy opis mówiący nam o tym, że baraż przenosimy się do roku 1922, że zakończyła się już I wojna światowa, że w tym momencie świat wchodzi w okres innej rywalizacji, rywalizacji o energię. I na bazie spuścizny i prac Nikola Tesli dochodzi do konfrontacji, w zasadzie do rywalizacji pomiędzy magnatami przemysłowymi, a w zasadzie magnatami energetycznymi dążącymi do opanowania energii drzemiącej w wodach Alp. Walutą, która znajduje się w grze, która będzie najcenniejszym zasobem, jest woda. No, czego innego spodziewać się w grze traktującej o zaporach. Mamy również możliwość przekonania się z tym, jak wygląda część komponentów, mamy listę tych komponentów, patronaty medialne i metryczkę mówiącą nam o tym, że minimalny bieg gracza został w przypadku baraż wyceniony na 14 lat. Czas rozgrywki powinien wynieść około 2 godzin, a sama gra przeznaczona jest dla 1 do 4 graczy. Zajrzyjmy teraz do pudła, zobaczmy, jak elementy składające się na baraż wyglądają w praktyce. Bo jak zawsze, czytanie listy komponentów na pudełku, a oglądanie tych komponentów już w pełnej krasie, to są dwie zupełnie różne rzeczy. To pudło jest ciężkie, ono jest także dosyć głębokie, jak widzicie, aczkolwiek nie jest szczególnie szerokie w porównaniu do wielu innych gier, a to za sprawą tego, że plansza do tej gry wygląda troszkę inaczej od wielu innych Eurasów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Po otwarciu pudła to, co rzuca się w oczy, to jest to, że nie mamy tu wypraski, znaczy nie mamy jakiegoś insertu, który by uporządkowywał wszystkie komponenty, ale mamy za to dużo drewna. Drewna, które będzie oczywiście wykorzystywane w trakcie rozgrywki. To drewno będzie przede wszystkim w czterech różnych kolorach, które będą następnie wykorzystywane przez graczy i każdy z graczy otrzyma jeden zestaw tego typu drewnianych elementów. W tym zestawie szereg różnego rodzaju komponentów wykorzystywanych zarówno w trakcie trwania rozgrywki do umiejscowiania elementów na planszy głównej, jak i na przykład do śledzenia postępu na niektórych torach. W trakcie rozgrywki budować będziemy różnego rodzaju elementy składające się na system energetyczny, na system wodno-energetyczny, który to będziemy rozwijać w trakcie trwania gry. Będziemy budować podstawy, będziemy budować zapory, będziemy także budować elektrownie. Wszystko to, aby napędzać później energię, aby generować energię wraz z przepływem wody. Inne komponenty, które znajdują się w tym pudle, to są także wspomniane wcześniej kropelki najcenniejszego surowca na świecie, a więc wody. No i te kropelki to będą drewniane znaczniki, które będą następnie umiejscowiane na planszy i które będą w miarę upływu konkretnej rundy płynąć z nurtem i przepływać przez poszczególne szczeble infrastruktury energetycznej. Mamy również różnego rodzaju maszyny, elementy, które będą wykorzystywane dla potrzeb budowy. Mamy w związku z tym koparki, które będą wytwarzać różnego rodzaju budulce. One występują w kilku różnych nominałach. Mamy brązowe, mamy szare znaczniki. Małe znaczniki to mniejsza wartość, szare większa. To nie jest może najszczęśliwsze rozwiązanie, nie jest może najbardziej przejrzyste rozwiązanie, no ale powiedzmy, że postawiono w tym przypadku bardziej na estetykę, a troszkę mniej na funkcjonalność. Reszta komponentów jest już ukryta, zamknięta poniżej. I tak komponenty, które będą nam bardzo potrzebne, które napędzają rozgrywkę w baraż, to są specjalne rondle. Bo w baraż będziemy korzystywać na swój sposób mechanikę rondla, ale troszkę inaczej niż w wielu innych grach operujących rondlem. Każdy z graczy będzie bowiem posiadał swój własny rondel. I będzie ten rondel wykorzystywać w trakcie trwania partii dla potrzeb odpalania konkretnych akcji. Jak widzicie, każdy taki rondel posiada szereg miejsc, gdzie trafiać będą następnie znaczniki wykorzystywane przez gracza w ramach danej akcji. Później te znaczniki będą przesuwane po tym rondle i zostaną odzyskane w momencie, gdy wrócą z powrotem do miejsca, gdzie je wyłożyliśmy. Więc w praktyce
W trakcie rozgrywki będziemy wydatkować budulce, będziemy wydatkować maszyny, które wcześniej Wam pokazałem, umiejscawiając je na rondlu. Nie będziemy ich odrzucać gdzieś do wspólnej puli, tak jak w bardzo wielu innych grach, gdzie płacimy zasób, odrzucamy do puli i musimy na nowo ten zasób generować, zbierać. Tu będziemy te zasoby, które posiadamy, umiejscawiać na naszym prywatnym rondlu, a później w miarę upływu rozgrywki, przepychania tych zasobów, one finalnie do nas wrócą tak, żeby można było z nich ponownie korzystać. W związku z tym takich rondli mamy w grze 4, po jednym dla każdego gracza. Kolejne komponenty to są już planszetki graczy i zdaje się, że również wystawki. Zaraz zobaczymy. Tak wygląda tor. Tor energii, gdzie będziemy rywalizować o generowanie energii, gdzie będziemy także dążyć do realizacji konkretnych celów na daną rundę i gdzie również będziemy otrzymywać pewne bonusy. Tutaj również będziemy mierzyć postęp gry, gdzie trafi znacznik odmierzający upływ czasu. Tak wygląda rewers, a więc atrakcyjna wizualnie reprezentacja różnego rodzaju elektrowni. Tak wygląda w całej krasie. Drugim komponentem, który jest w tym pudełku, jest biuro patentowe. I biuro patentowe już jest elementem składającym się na zasady zaawansowane baraż. Bo w baraż możemy zagrać zasady podstawowych, możemy zagrać także solo, możemy zagrać również z wykorzystaniem zasad zaawansowanych. Wtedy korzystać będziemy jeszcze z dodatkowego mechanizmu, jakim jest właśnie biuro patentowe. Standardowo, kiedy gramy w podstawową wersję gry, to z biura patentowego korzystać nie będziemy. Planszetki graczy. Każdy z graczy otrzyma swoją własną planszetkę i jak widzicie, tych planszetek mamy ponownie 4. Każdy z graczy będzie miał własną postać, będzie miał także własną planszetkę. Te planszetki są jednocześnie asymetryczne. I zwracam uwagę na to, że niezależnie od tego, czy zagramy Oberstem Dasslerem, reprezentującym Niemcy, Marguerite Grant, Stany Zjednoczone, Enrico Olivim, Włochy, czy może Josephem Fontanem, Francję, to będziemy dysponować niby tym samym układem elementów na planszy, w szczególności w górnej części planszy, gdzie jak widzicie tory wyglądają dokładnie tak samo. O tyle dolna część, gdzie mamy już konkretne bonusy odpalane przez graczy w momencie budowy konkretnych struktur, będą wyglądać inaczej. Na tych polach pojawią się na początku gry nasze własne komponenty, które to będą następnie w trakcie rozgrywki zdejmowane z tej planszetki w miarę upływu rozgrywki i w miarę budowania kolejnych elementów, czy to podpór, czy to elektrowni, które to, odsłaniając konkretną korzyść, będą nam pozwalały otrzymywać dany bonus, czy to jednorazowo, czy to w trakcie trwania fazy dochodu. Więc te planszetki, jak widzicie, wyglądają inaczej i grając każdą z tych postaci, troszkę inaczej będziemy rozbudowywać nasz potencjał, troszkę inaczej będziemy także aktywować bonusy, które będą nas pchać do przodu. Mamy również tego typu podwójną planszę, która to będzie potrzebna do oznakowywania wykonywanych przez nas akcji. I w ramach akcji będziemy wysyłać naszych pracowników, bo baraż to gra worker placement, na konkretne pola, czy to darmowe, czy to płatne, te czerwone wymagają wydatkowania pieniędzy, żeby się na nie udać, żeby odpalić konkretny rodzaj akcji. No i w zależności od tego, do jakiego pola pójdziemy, to daną akcję wykonamy. Mamy stację turbin, mamy gospodarkę wodną, mamy bank, mamy warsztat, mamy dostawców maszyn, dział handlowy i wreszcie mamy także miejsce, gdzie będą wystawione kontrakty, które to będzie można pozyskiwać w trakcie trwania rozgrywki, realizować w celu zyskiwania kapitału oraz innych korzyści. Znaczniki i różnego rodzaju żetony. No i tych żetonów jest baraż multum. Zobaczcie, ile tego jest. To jest masa różnych arkuszy, gdzie znajdziemy różnego rodzaju żetony. To będą żetony majątku. To będą żetony kapitału w nominałach 1, 3, 5. To będą także specjalne znaczniki wyznaczające cele. To będą różnego rodzaju żetony akcji, które trafiać będą na rondel.
To są znaczniki np. zielonych kontraktów, tak wygląda ich awers, a tak wyglądać będzie rewers. To są różnego rodzaju planszetki dodatkowe. Kolejne kontrakty i to aż dwa kolejne arkusze. Tak wyglądają ich awersy, gdzie mamy informację o tym, ile energii trzeba wygenerować, żeby dany kontrakt zrealizować i jaka jest korzyść związana z realizacją takiego kontraktu. Kolejne planszetki, arkusze postaci, masa różnego rodzaju znaczników, również znaczniki, czy też w zasadzie mini planszetki wykorzystywane do oznakowywania, jak duża liczba kropel wody będzie wpływać na obszar gry z początkiem każdej rundy. Każdy z tych arkuszy zawiera masę żetonów albo mini planszetek, no i one są dosyć atrakcyjne wizualnie, dosyć spójne wizualnie z tym, czego można spodziewać się, patrząc na samo pudełko. To trzeba powiedzieć, że o ile baraż może nie jest jakiś super atrakcyjny wizualnie, w momencie, gdy patrzymy na przykład na dobór kolorów, albo na grafiki, czy to postaci, czy to samych budynków, o tyle jest na pewno bardzo spójne graficznie. Tego nie można tej grze odmówić. Więc te wszystkie elementy dobrze ze sobą współgrają. Tu nie ma raczej wątpliwości, co jest czym. No i jak to w przypadku gier włoskich projektantów bywa, dużo różnych symboli, ale te wydaje mi się, że są do albo zaawansowanego trybu, albo nawet do rozgrywki solo, chyba do zaawansowanego trybu związanego z biurem patentowym. Pewności jednak nie mam. Tego typu arkusz jeszcze z dodatkowymi z zdolnościami postaci i z podsumowaniem przebiegu rundy. A więc jak widzicie, to są cztery arkusze, cztery kart pomocy podsumowujące, jak wyglądają poszczególne fazy w rundzie, przychód i źródła, akcje, spływ wody, punktacja, koniec rundy i jednocześnie na każdej z tych planszetek specjalna zdolność postaci, którą poprowadzimy. W zależności od tego, którą z tych postaci gramy, no to dostaniemy odpowiednią kartę pomocy. Wreszcie mamy także instrukcję i planszę. Zabieg nietypowy, bo z reguły instrukcja jest pierwszym komponentem, który ukazuje się naszym oczom w momencie otwarcia pudełka. Tu te instrukcje są na samym dole. Wpierw jednakże jeszcze zerknijmy na planszę. No i tak jak wspomniałem, to nie jest plansza gigantyczna, ale plansza, na której dużo się będzie działo. No i ona jest dwustronna. Tak wygląda jedna część, chociaż właściwie należałoby na nią patrzeć w ten oto sposób. I jest to plansza, gdzie będziemy budować następnie nasze struktury. A więc zarówno zapory, jak i również podpory, elektrownie. Każda z tych plansz, czy też każda ze stron planszy jest pomyślana w taki sposób, że mamy źródła, skąd spływać będzie woda i następnie będzie przepływać połączeniami w zależności od tego, gdzie znajdą się także wybudowane przez nas elektrownie do konkretnych innych cieków wodnych. Przy czym nie jest powiedziane, że woda musi spływać linią prostą. Może być tak, że woda spływać będzie połączeniami, które znajdują się na planszy. I tak na przykład może być tak, że woda będzie spływać gdzieś z centralnej części w zupełnie innym kierunku za sprawą znajdującej się sieci rur. Więc to wszystko będzie wymagało kontroli w trakcie rozgrywki, będzie wymagało pilnowania tego, co z czym się łączy, czyja struktura znajduje się w danym miejscu, więc będzie tego dużo. No a to jest ta strona, gdzie mamy te wszystkie struktury już fajnie pokazane, gdzie nie trzeba się domyślać, co gdzie z czym się łączy. Tu mamy wprost miejsca, gdzie będziemy mogli umiejscowiać konkretne struktury. I jak widzicie, mamy dokładnie tę samą sieć połączeń, czyli na przykład czerwone połączenie wędrować będzie do tego konkretnego zbiornika wodnego. Ale wpierw oczywiście trzeba będzie wybudować elektrownię, trzeba będzie także wybudować zaporę, żeby woda zatrzymała się w miejscu, do którego zostanie skierowana. Wszystkie te pola to pola, na których lądować będą struktury graczy. Czerwone pola oznaczają, że jest tam konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty za budowę. Jednocześnie mamy koszt w energii. No i mamy też kolory połączeń, które mówią nam o tym, jak drogie jest dane połączenie. Im dłuższe połączenie, tym jest ono droższe. Woda będzie w związku z tym spływać od źródeł poprzez planszę aż do dolnej części, skąd będzie potencjalnie mogła wypłynąć, ale za każdym razem będziemy pilnować tego, jakim szlakiem przepływa i będziemy podsumowywać potencjalnie wygenerowaną w ten sposób energię. Dwa dokumenty, instrukcja oraz zasady automy, a więc
Jak łatwo się domyślać, zasady automy regulują rozgrywkę solo. Instrukcja licząca 16 stron, zawierająca opis tego, jak wyglądają dodatkowe zasady, jak można sterować poziomem trudności, jak interpretować różnego rodzaju symbole, proces budowy konstrukcji, rozgrywka. Oczywiście warto jest najlepiej zagrać baraż w standardowym trybie, a dopiero potem sięgnąć po tryb solo, bo będzie tu jednak troszkę niuansów. Sama instrukcja do wersji, do baraż, standardowej wersji gry, raczej standardowy układ. Wpierw w związku z tym zapoznajemy się z komponentami i wspólnymi, i komponentami spółki, czyli tymi, które będą prowadzone przez nas. Następnie mamy opisany cel rozgrywki, ważne terminy wykorzystywane w trakcie gry, takie jak na przykład konstrukcje, woda, gdzie mamy zresztą wprost napisane, że woda jest najcenniejszym surowcem w grze, ale i chyba na naszym świecie, więc tu się nie ma co za bardzo dziwić. Mamy następnie opis podziału zasad, przygotowanie do gry, gdzie jak widzicie jest pokazane na ilustracji, w jaki sposób rozłożyć planszę, jak wydać poszczególnym graczom komponenty, z których będą korzystać, jak przygotować się do pierwszej rozgrywki, a następnie opisując akcję, przebieg rundy, wyjaśnia, co dokładnie będzie się działo i w jaki sposób mechanicznie w baraż należy zagrać. Koniec rundy, koniec gry. Wreszcie załączniki, gdzie mamy wyjaśnione symbole podstawowe. No i powiedzmy, jest tego sporo, ale nie jest tego aż tak dużo jak w niektórych innych grach. Są gry, w których symbole są jeszcze bardziej rozbudowane, gdzie mamy jakieś niuansiki, zasady, które występują na przykład na jednej, dwóch kartach. Tu co do zasady, raczej te symbole będą się powtarzać na większej liczbie komponentów. Pod tym względem baraż nie jest grą szczególnie skomplikowaną, aczkolwiek nie jest też grą prostą. Następny załącznik wyjaśnia kafle dyrektorów wykonawczych, zaawansowane technologie, kafle premii, kafle celów, a na końcu zawiera tylko i wyłącznie stopkę, podsumowanie i podziękowania wraz z listą twórców. Tak wygląda komplet komponentów składających się na polskie wydanie gry Baraż. Zapraszam jeszcze teraz do szybkiego podsumowania. Czas na pierwsze wrażenia. Baraż to gra, która w momencie, gdy otworzymy już pudełko, w którym jest zamknięta, może robić wrażenie. Może robić wrażenie przede wszystkim za sprawą mnogości komponentów, które zamknięte są w tym pudle. Pudło nie jest może jakieś gigantyczne, nie jest na pewno najszersze, nie jest na pewno najdłuższe, ale jest dosyć głębokie. I faktycznie, kiedy otworzymy to pudełko, to okazuje się, że komponenty znajdują się w zasadzie aż po sam wierzch. Masa różnego rodzaju znaczników, bardzo dużo drewnianych komponentów, które będą wykorzystywane przez każdego z graczy. Warto powiedzieć, że każdy z graczy posiada swój własny zestaw elektrowni i swój własny zestaw tam. One zresztą różnią się wizualnie i różnią się oczywiście kolorystycznie, bo każdy z graczy grać będzie innym kolorem. Z jednej strony pasuje mi takie rozwiązanie, bo dzięki temu mamy na swój sposób indywidualizację tego, z czego korzystamy. Z drugiej, jeżeli pierwszy raz dopiero gramy w baraż, to może być wątpliwość na pewnym etapie, czy to, co widzimy, na pewno jest tamą, czy może jest elektrownią, a może jest jeszcze czymś innym, może jest podwyższeniem. Więc fakt, że one różnią się wizualnie z jednej strony jest ok, bo sprawia, że mamy do czynienia z komponentami podrasowanymi, wyglądającymi, jak przed momentem powiedziałem, inaczej między graczami, ale z drugiej strony troszkę wprowadzającym też zamieszanie. To, co może być lekko problematyczne, albo co może być nawet zniechęcające dla niektórych graczy, to jest to, że baraż jest grą złożoną. To jest gra, która jest grą skomplikowaną albo grą dużą, nie tylko z uwagi na jej mechanikę, ale też nawet z uwagi na to, jak ta gra wygląda. Fakt, że mamy do czynienia z tak dużą liczbą komponentów i to jednocześnie utrzymanych w dosyć mrocznej stylistyce, powoduje, że gracze mogą mieć lekką wątpliwość przed tym, aby potem grę sięgnąć. Ale oczywiście Baraż to gra, która już obecnie nie musi wcale udowadniać, że jest dobrą grą, bo od 5 lat jest na rynku, ma całą wielką rzeszę oddanych fanów i mechanicznie absolutnie broni się i powoduje, że jest przez wielu graczy uznawana nawet za najlepszą grę euro, jaka kiedykolwiek powstała. W związku z tym ta dosyć mroczna oprawa wizualna niekoniecznie koreluje z tym, o czym jest gra, ale nie przeszkadza mnie osobiście w odbiorze tego, jak ta gra wygląda. Choć wizualnie faktycznie w momencie, gdy po raz pierwszy otwieramy pudełko, możemy mieć lekkie wrażenie, że to jest coś ciemnego, mrocznego, ale to chyba tylko skojarzenie wynikające z tego, jak wygląda dobór kolorystyki komponentów, które zamknięte są w tym pudle.
Podoba mi się bardzo to, że w grze dostajemy różnego rodzaju komponenty, które pozwalają też na niuansowanie rozgrywki, bo już na pierwszy rzut oka widać, że zmienność w trakcie rozgrywek w Barrage będzie spora. To wynika z faktu, że inaczej będą układane kafle źródeł wody, to wynika z faktu, że inaczej będzie układana kolejność celów na dane rundy, inaczej będzie wyglądał cel końcowy, za którym będziemy punktować, inaczej będzie wyglądać dobór naszych dyrektorów handlowych, którzy będą inaczej przecież w trakcie każdej rozgrywki kombować się z naszą postacią, więc zmiennych, które powodują, że w Barrage zagramy za każdym razem inną partię, jest dużo. Dzięki temu, mimo że mamy planszę o dokładnie tej samej konfiguracji, to jednak mamy zmienne, które sprawiają, że rozgrywka powinna wyglądać zupełnie inaczej. Ale o tym opowiadać będą bardziej już w trakcie recenzji. Z komponentów po ich obejrzeniu zauważyłem, że część z tych drewnianych elementów niestety jest krzywo wycięta, to znaczy, że o ile większość z nich faktycznie jest dokładnie taka sama, jak być powinna, o tyle na przykład namierzyłem kilku inżynierów, którzy mają niedocięte kawałki drewna, namierzyłem nawet jedną tamę, która jest krótsza od pozostałych. To nie jest jakiś gigantyczny problem, ale jednak z punktu widzenia gry, która jest jakby nie było dosyć droga, może być lekko irytująca. Pozostałe komponenty, które przejrzałem, absolutnie trzymają poziom, żetony są dobrze wykadrowane. Może nie wyglądały jakoś super atrakcyjnie, jeśli chodzi o oprawę wizualną, o czym przed momentem powiedziałem, ale jednak są mega funkcjonalne. No, może poza tymi koparko-betoniarkami, w stosunku do których, pomimo zagrania w Barrage już w tym momencie kilka razy, mam cały czas wątpliwości, czy to jest jeden, dwa, czy może jednak więcej. Tu też mam wrażenie, że troszkę przekombinowano, ale o tym ponownie opowiadać będą bardziej w trakcie recenzji. Niezależnie od tego, Barrage jest grą, która na pierwszy rzut oka może się podobać. Może się podobać przede wszystkim dlatego, że kiedy już otwieramy to pudło, to dostajemy masę najróżniejszych komponentów. Komponentów, które mogą robić wrażenie i które zachęcają do tego, żeby sięgnąć głębiej, żeby zapoznać się z instrukcją, żeby rozłożyć planszę i zacząć produkować energię. Jeśli jest jakakolwiek gra poza wysokim napięciem, w której mamy ochotę wytwarzać energię, to pewnie będzie to właśnie Barrage. O tej grze opowiem oczywiście jeszcze w trakcie kolejnych filmów. Niebawem przedstawię Wam także jej recenzję, ale póki co to był właśnie unboxing tej gry. To był film poświęcony grze Barrage, w trakcie którego wspólnie z Wami otworzyłem pudełko zawierające komponenty składające się na ten tytuł. Jak zawsze zapraszam Was także do innych filmów na Wyjnik TV. Zajrzyjcie także na mój Facebook, na Instagram oraz na Twittera. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.